Cześć wam, z tej strony Kurczak. Dzięki eventowi Year of the Bifalo możemy ściągać bawoły do podziemi. Już na streamie wspominaliśmy, że otwiera to nową możliwość walki z podziemnymi bossami przy użyciu bawołów. Stwierdziłem więc, że sprawdzę, jak poradzi sobie oswojony bawoł w starciu z bossem ostatecznym, Fuel Weaverem. Tak jak już wspomniałem, do tej metody będzie nam potrzebny w pełni oswojony i osiodłany bawoł, związany z nami przez dzwonek, co umożliwi mu zejście do podziemi, jak i do atrium. Z uwagi, że walczymy na bawole, w tej metodzie nie potrzebujemy ani broni, ani zbroi. To bawu zadaje i przyjmuje obrażenia. Większość ataków Fuel Weavera da się uniknąć, co warto robić siedząc na bawole, który przyjmuje dość spore obrażenia od bossów. Nie unikniemy jednak klatek, na co liczyłem myśląc o tej metodzie, więc kajtowanie będzie kluczowe. Kilka uderzeń Fuel Weavera może w chwilę położyć dorosłego bawoła. Metoda ta może być wykonana również bez leczenia, ale przez kilka moich błędów musiałem lekko podleczyć bawoła, amp przez mróz i siebie. Wspomniałem, że ta metoda nie wymaga armora, a noszę czapkę z Bequeen. Hipokryzja, kłamstwo? No nie do końca, gdyż w tej metodzie czapa z Bequeen służy jedynie do podnoszenia sanity, które również jest mocno znaczące przy walce. W naszym ekwipunku znajdują się również Lazy Explorery oraz Weather Painy. Tak jak mówiłem, liczyłem, że jazda na bawole ochroni nas przed stunem, jednak klej mnie rozgryzło i nadal potrzebujemy teleportacji. Obszarowe obrażenia z Weather Painów pomogą w walce z leczącymi bossa stworkami. Dodatkowo amulety, które pozwolą zbić jego tarczę oraz kaktusy na sanity. Niestety ze względu na dość niskie obrażenia bawołów zdecydowałem się na arktyczne obrażenia z przyprawą chili.
Podsumowując, głównymi zaletami tej metody jest brak potrzeby marnowania materiałów na uzbrojenie, armor oraz, jeśli dobrze wykajtujemy, leczenie. Pomijając kilka błędów, których dopuściłem się w walce, niestety wad tej metody jest dużo więcej. Same obrażenia bawołu są strasznie niskie, musiałem podnieść tę statystykę przyprawionymi żelkami. Gdyby nie deszcz, walka trwałaby znacznie dłużej, gdyż zadawałbym około 50 obrażeń mniej. To przekłada się na czas, który w walce z tym bossem jest kosmicznie istotny, bo przekłada się na zużycie Witherpainów oraz Lazy Explorerów. W ten sposób, oszczędzając na materiałach na zbroję, broni i leczenie, tracimy materiały wymagane do stworzenia tornad i teleportacji. Bawu zadaje zwyczajnie za mało obrażeń w czasie. Dodatkowo nie sprawdziła się hipoteza, że Bifalo odporny jest na klatkę Filweavera. Nie traktowałbym tej metody jako gamebreakowej, bo nawet zwykłe podejście do Filweavera może być mniej czasochłonne. Traktowałbym tę metodę jako fajny smaczek, nową możliwość, nowe wyzwanie oraz opcję na pokonanie ostatecznego bossa bez armoru, broni i leczenia. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiegoś bossa tą metodą, piszcie na dole.